Wydaje się, że zbrodnia połaniecka nie miała prawa się wydarzyć. Nie tylko jej przebieg, ale też przyczyny i to, co działo się później podczas śledztwa, przeczy zdrowemu rozsądkowi. A jednak brutalne morderstwo trzech młodych osób w wigilijną noc 1976 roku miało miejsce naprawdę. Sprawa zabójstwa Krysi, Miecia i Stanisława jest tak zdumiewająca, że do tej pory wraca z pytaniami, na które normalnemu człowiekowi brakuje odpowiedzi. Opowiem ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten materiał dostępny jest również w serwisie Spotify. Połaniec to małe miasto, które do 1998 roku znajdowało się w granicach województwa tarnobrzeskiego. Od Sandomierza dzieli je 50 km drogi biegnącej równolegle do Wisły. W północnej części miejscowości stoi piękny, zabytkowy kościół świętego Marcina. We wnętrzu neoromańskiej budowli modlą się nie tylko mieszkańcy Połańca, ale też okolicznych wsi. Jedną z nich jest Zrębin, oddalony o niecałe 4 km na zachód. Zwarta zabudowa ciągnie się po obu stronach ulicy Zrębińskiej. Płaski, rolniczy krajobraz urozmaica wijąca się rzeka, zalew i niewielkie lasy. Żeby zrozumieć to, co doprowadziło do tragicznych wydarzeń w 1976 roku, musimy cofnąć się w czasie do okresu wczesnego PRL-u i wojny. Wtedy to w Zrębinie mieszkał Jan Roy z żoną i dwójką dzieci. Mężczyzna bardzo mocno wierzył w potrzebę odbudowy ojczyzny w duchu socjalizmu. Zaangażował się w formowanie lokalnych struktur komunistycznej partii robotniczej i chwalił się uzyskaną legitymacją. Należał do ORMO, czyli Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Swoją miłość do nowego ustroju pokazywał na każdym kroku i nie uznawał sprzeciwu. Kiedy w 1946 roku przeprowadzono referendum ludowe, Jan Roy wyciągał sąsiadów z domów i kazał im głosować zgodnie z linią partii, czyli trzy razy tak. Podobne metody stosował, żeby ich zmusić do udziału w pochodach pierwszomajowych. Nie przysparzało mu to sympatii. Z drugiej jednak strony jeździł na zebrania do Sandomierza, gdzie przedstawiał towarzyszom plan rozwoju Zrębina. To dzięki jego inicjatywie we wsi przeprowadzono meliorację, założono elektryczność i postawiono szkołę. Jeszcze przed wojną, w 1928 roku, w parafii świętego Marcina w Połańcu został ochrzczony członek innej zrębińskiej rodziny – Jan Sojda. Ojciec wychowywał go twardą ręką. Gdy miał 19 lat, Jan po raz pierwszy pokazał mroczną stronę swojej natury. Zgwałcił 17-letnią Krystynę, z którą pracował przy wypasie krów. Został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności. Nie stawił się jednak na odbycie kary, dlatego w 1948 roku we wsi pojawili się trzej milicjanci, którzy mieli go doprowadzić za więzienne mury. To od ormowca Roya mundurowi dowiedzieli się, że 20-letni Sojda tańczy na zabawie. Towarzysz Jan zaprowadził nawet funkcjonariuszy na miejsce. Kiedy w obecności skazanego odczytano wyrok, podniosła się wrzawa. Wtedy Roy wystrzelił w powietrze ze swojej broni, żeby uspokoić towarzystwo. Jan Sojda został upokorzony i aresztowany na oczach wielu osób. Tej krzywdy miał sąsiadowi nie zapomnieć do końca życia. W czerwcu 1951 roku w Zrębinie wydarzyła się ogromna tragedia. 10-letni syn Jana Roya, Marian, został zastrzelony na podwórku Sojdów z karabinu. Broń należała do wspomnianej rodziny. Okoliczności śmierci chłopca były wyjątkowo podejrzane, a w dodatku jego ciało przeleżało 2 dni przykryte gałęziami. Zabójcą był Bronisław C., znajomy Jana Sojdy.
Mężczyzna tłumaczył, że próbował trafić psa i dziecko zabił zupełnie przypadkowo. Dostał wyrok, ale tylko w zawieszeniu. Nigdy nie odpokutował za swoje czyny, ponieważ wkrótce potem zginął w tajemniczym wypadku samochodowym. W okolicy mówiło się o tym, że zastrzelenie Mariana mogło być zemstą Jana Sojda, ale młodemu gospodarzowi nigdy niczego nie udowodniono. Ojciec Mariana, Jan Roy, nie próbował dociekać prawdy na własną rękę. Nie chciał też nikogo osądzać bez dowodów. Poświęcił się pracy. Jako kontroler społecznych komisji przy skupie żywca i zboża w gminnych spółdzielniach Samopomoc Chłopska nie pozwalał na oszukiwanie w trakcie ważenia. To nie przysparzało mu sympatii wśród okolicznych mieszkańców. Mimo tego, aż do 1977 roku zasiadał w Radzie Narodowej, czyli terenowym organie władzy wzorowanym na sowieckich radach. Mężczyzna naiwnie wierzył w PRL-owskie ideały. Choć należał do partii i obejmował rozmaite stanowiska, nie wykorzystywał swojej pozycji, dlatego jego rodzina nie należała do majętnych. Cichy ślub córki Zdzisławy nie poprawił sytuacji finansowej Rojów, ale na jakiś czas załagodził wrogość Jana Sojdy. Wybranek dziewczyny, Wacław Kalita, był krewnym Sojdów, dlatego mógł liczyć na pomoc wciąż bogacącego się sąsiada. Młoda para razem z teściem postawiła nowy, choć niewielki dom z czerwonej cegły z dwoma oknami od ulicy. Na świecie pojawiły się też dzieci, ciemnowłosa Krysia i Miecio. Chłopiec był bardzo ciekawy otaczającej go rzeczywistości. Świetnie się uczył, a jego pasją była geografia. Marzył o zostaniu oficerem. Jego starsza siostra Krysia ukończyła szkołę gastronomiczną i wyrosła na grzeczną, spokojną dziewczynę. Poznała 7 lat starszego Stanisława Łukaszka, który był wysokim, przystojnym i wykształconym mężczyzną. Ukończył technikum, nie nadużywał alkoholu i szybko zyskał sympatię seniorów rodu. 18-letnia Krysia i 25-letni Stanisław wyglądali na świetnie dobraną parę. Datę ślubu wyznaczono na sierpień 1976 roku. Jan Sojda, określany przez reportera Wiesława Łukę jako chłopek roztropek, w przeciwieństwie do Rojów i Kalitów stopniowo dorabiał się fortuny. Kryminalna przeszłość nie zaszkodziła jego karierze. Sojda po zatarciu skazania w ramach prac społecznych był ławnikiem w Gdyni i właśnie przez to w oczach innych rolników uchodził za osobę, która dobrze znała prawo i która mogła rozstrzygać rozmaite spory. Był bardzo ambitny, dokształcał się i skrupulatnie unowocześniał swoje gospodarstwo. Siał nowe odmiany roślin, które dawały lepsze plony. Skończył też kurs weterynaryjny i PCK, więc potrafił pomóc zwierzętom, zrobić ludziom zastrzyk, a nawet wyrwać bolące zęby. Jako jedyny w Zrębinie miał ciągnik i telefon stacjonarny, co było szczególną oznaką sukcesu. Ludzie w okolicy wierzyli, że Jan Sojda jest bezkarny, zarówno dzięki grubo wypchanemu portfelowi, jak i jego gigantycznym znajomościom. Mężczyzna nie wahał się wręczać łapówek urzędnikom i potrafił wszystko załatwić. Zasiadał w Gromadzkiej Radzie Narodowej i w odróżnieniu do sąsiadów nie bał się konkurenta Jana Roya. Charyzmatyczny, prący za wszelką cenę do celu mężczyzna, po latach stał się samozwańczym królem Zrębina. Ludzie bali się go czymkolwiek urazić. Zdzisława Kalita, zapytana o opinię na temat Sojdy, odpowiedziała: ma taki charakter, że może sobie odrzynać rękę i nogę po kawałku, aby stało się na jego. Żona musiała bać się jego, a zięć uciekał do swoich rodziców. Nie warto było podpadać mściwemu rolnikowi. Po wsi krążyła historia o tym, jak Jan Sojda chciał rozbebeszyć psa sąsiada, który miał zagryźć jego kurę. Ale były też inne opowieści, choćby o transportowaniu owoców z Rębinian do zakładów przetwórczych, użyczaniu ciągnika lub udzieleniu pomocy cielącej się krowie.
Jan kijem i marchewką sterował mniej majętnymi, gorzej wykształconymi mieszkańcami wsi. Mocno dbał też o pozory. W kościele nosił na szyi różaniec. Ostentacyjnie się spowiadał, a w trakcie procesji zawsze podtrzymywał chorągiew lub baldachim. Lubił pokazywać się z księdzem, co dodatkowo podkreślało jego status społeczny. W jasnogórskiej Księdze Wieczystej został zapisany jako jeden z trzech niepijących mieszkańców Zrębina. Reszta społeczności regularnie zaleczała smutki alkoholem. Janowi Sojdzie powodziło się zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Król Zrębina ożenił się z kobietą o imieniu Otolia i miał dwie córki. Jedna z nich, Zofia, wyszła za taksówkarza Jerzego, natomiast druga Mieczysława za Stanisława, robotnika na budowie elektrowni Połaniec. Do bogatej rodziny należały też dwie siostry Sojdy, z których Helena była żoną Józefa Adasia, kierowcy PKS w Staszowie. Kobieta słynęła z bardzo dobrej kuchni i pysznego ciasta z marmoladą. Nie dziwi więc, że gdy przyszła pora wesela wnuczki Jana Roya, została ona poproszona na kucharkę. Zapłatą za usługę miało być 1500 zł. Już od czwartku Helena Adaś uwijała się przy gotowaniu bigosu, przyrządzaniu mięsa i pieczeniu słodkości. Roboty było dużo, bo na wesele zaproszono aż 180 osób. Wędliny i kiełbasy kalitowie zamówili u masaża, a część zastawy stołowej wypożyczono w Połańcu. W dniu uroczystości, w sierpniu 1976 roku, zaproszeni ludzie bawili się zarówno w domu, jak i pod namiotem na podwórku. Wśród gości nie zabrakło oczywiście 48-letniego Jana Sojdy. Dał on młodej parze 500 zł w prezencie ślubnym. Przy stole usługiwała mu sama mama panny młodej. Jedzenie na półmiskach donosiła znów kucharka Helena Adaś. Masaż dostrzegł jednak, że jego wyroby składowane częściowo w stodole znikają w podejrzanie szybkim tempie. Poszedł więc do mamy panny młodej i powiedział, że ktoś ewidentnie kradnie weselne kiełbasy. 13-letni Miecio również doniósł mamie, że na zabawie znajduje się złodziej. Zauważył, że Helena Adaś poupychała mięso do toreb. Pani Zdzisława Kalita nie miała jednak siły ani ochoty kłócić się z siostrą Jana Sojdy. Nie chciała też ostro reagować kolejnego dnia, kiedy Helena przyszła i poprosiła nie tylko o pozostałe po zabawie jedzenie, ale też o dwa dzbanki do kawy wypożyczone w Połańcu. Zachłanna kobieta nie przyjmowała żadnych tłumaczeń. Zapowiadała, że jeśli nie dostanie tego, czego chce, stosunki pomiędzy obiema rodzinami popsują się na zawsze. Zażądała, żeby Krysia powiedziała w wypożyczalni, że dzbanki się potłukły i zapłaciła za nie z własnych pieniędzy. Adasiowa uważała, że kiełbasy i naczynia zwyczajnie się jej należą, bo Sojda dał młodym na weselu 500 zł. Tego Zdzisława Kalita nie mogła już dłużej słuchać. Wręczyła kucharce zapłatę, nieszczęsne dzbanki i mięso, ale odpowiedziała, że jej córka o nic się nie prosiła i może zwrócić wspomniany prezent. Obrażona kobieta wzięła to, po co przyszła, ale już nigdy nie odezwała się do Kalitów. Była przekonana, że to oni są winni krążącym po wsi plotkom o podbieraniu kiełbasy. Zniewaga, jaką w mniemaniu Heleny Adaś niesłusznie ją dotknęła, rozwścieczyła całą rodzinę Sojdów. Mijały miesiące. Stanisław Łukaszek wprowadził się do ceglanego domu przy ulicy Zrębińskiej, a Krysia szybko zaszła w ciążę. U młodych wszystko układało się dobrze, czego niestety nie można było powiedzieć o sytuacji Zdzisławy i Wacława Kalitów. Relacje między małżonkami były napięte. Wacław, który lubił się napić, po kolejnej awanturze wyniósł się do swojej matki. Nie zamierzał wrócić do żony i dzieci nawet na Boże Narodzenie. Wigilię spędził u siostry, która mieszkała pod Pacanowem.
Pogoda w trakcie świąt dopisała. Śnieg białą pierzyną przykrył błoto, brud i nadał wsi prawdziwie świąteczny klimat. W tak pięknej scenerii niektórzy mieszkańcy Zrębina po połamaniu się opłatkiem i uroczystej kolacji ruszyli na pasterkę do kościoła świętego Marcina w Połańcu. Aby kilkadziesiąt osób mogło bez trudu trafić na mszę, państwowa komunikacja samochodowa podstawiła dwa autobusy, niebieski San H100 oraz czerwony Autosan. Taksówkarz Jerzy nie skorzystał z publicznego środka lokomocji. Z domu razem z rodziną wyjechał swoim dużym oliwkowym Fiatem 125P. Nie każdy pasażer PKS-ów pokornie udał się do świątyni, by zaśpiewać o północy wśród nocnej ciszy. Niepisaną tradycją lokalnej społeczności była wspólna pasterkowa libacja. Udział w pijaństwie nie mieli zamiaru brać niedawno poślubieni Krystyna i Stanisław, którzy razem z 13-letnim Mieciem faktycznie znaleźli się we wnętrzu zabytkowego kościoła. Będąca w piątym miesiącu ciąży kobieta, patrząc w żłóbek, z pewnością modliła się o własny, szczęśliwy poród. Po skończonej mszy wierni ze Zrębina chcieli wrócić do swoich domów autobusami. One były zaparkowane jakieś 400 metrów od świątyni. Jednak gdy przyszli na miejsce, okazało się, że brakuje jednego autobusu. Kierowca nerwowo szukał niebieskiego Sana. Krzyczał, że zapewne ktoś go ukradł w ramach głupiego żartu. Było już sporo po pierwszej. Na zewnątrz panował dojmujący mróz i wciąż padał śnieg zamiatany północnym wiatrem. Dlatego parafianie postanowili stłoczyć się w czerwonym autosanie i ruszyć do Zrębina. Na trasie na podróżnych czekało straszne znalezisko. W rowie niedaleko wsi, przy ulicy Zrębińskiej, stał zaginiony niebieski autobus. Kierowca zatrzymał PKS i razem z mieszkańcami wsi wyszedł sprawdzić, co się stało. Okazało się, że przy autobusie znajdują się trzy ciała. Z pojazdu zostali wyproszeni pasażerowie, a kierowca autokaru ruszył do Połańca, żeby zawiadomić milicję. Mężczyźni trafili na posterunkowego Henryka Miśkusiewicza, który razem z kolegą właśnie kończył obchód. Funkcjonariusz od razu dał znać o tragedii dyżurnemu komisariatu w Staszowie. Około 1:40 był już na miejscu wypadku, czyli jakieś 120 metrów przed pierwszymi zabudowaniami wsi. Milicjanci rzeczywiście zobaczyli w rowie niebieski autobus marki San z lekko pokiereszowaną maską. Za pojazdem leżało ciało młodej kobiety z głową skierowaną w stronę przeciwną do kierunku jazdy. Ofiara była częściowo obnażona. Na poboczu leżała torebka z oderwanym uchwytem, w której znajdował się dowód osobisty Krystyny Łukaszek, zdjęcie ślubne i czekoladki. W świetle latarki mężczyźni dostrzegli, że spod środkowej części autobusu wystają czyjeś nogi. W rowie przed pojazdem zobaczyli też ciało nastoletniego chłopca z poważnymi obrażeniami głowy. We wnętrzu PKS-u milicjanci znaleźli butelkę po wódce, jednak nie zabezpieczyli jej w odróżnieniu od śladu buta, który został odciśnięty na siedzeniu kierowcy. Chociaż trzy osoby poniosły śmierć i leżały one w dziwnych pozycjach, na miejscu zdarzenia nie pojawił się prokurator. Posterunkowy Mikuśkiewicz zeznał później w sądzie, że nie pamięta, kto jako pierwszy wpadł na pomysł w wersji o wypadku drogowym. Przypomniał sobie za to, że jeszcze tej samej nocy na komisariacie zjawił się Jan Sojda z propozycją łapówki. Oferował 100 tysięcy złotych w przypadku pociągnięcia śledztwa nie w kierunku morderstwa, ale w wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Milicjanci faktycznie skupili się na szukaniu złodzieja autobusu, który spowodował tragedię. Kierowca pojazdu miał alibi. Był widziany na pasterce. We mszy nie uczestniczył za to inny pracownik PKS-u, Józef Adaś. Alibi na czas wypadku dostarczyły mu żona i córka, które zapewniały, że mężczyzna całą wigilijną noc spędził w domu.
Drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia do szpitala w Staszowie przyjechał lekarz-anatomopatolog. Jako biegły sądowy w obecności prokuratora rejonowego miał dokonać oględzin zwłok. Jak się później okazało, choć mężczyzna odbył szkolenie w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, nie zdał on jednak egzaminu, który uprawniał go do wykonywania sekcji sądowo-lekarskiej. Na skutek sugestii prokuratora lekarz nie przeprowadził wszystkich potrzebnych badań. Ocenił, że obnażenie zwłok Krystyny mogło nastąpić w trakcie wyciągania jej spod autobusu. W raporcie umieści nieprawdziwe informacje o obrażeniach. Podsumował, że wszystkie trzy osoby zginęły w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Odzież ofiar została po prostu wrzucona do wspólnego worka. Zastanawiacie się pewnie, jak to się stało, że osoba bez odpowiednich kompetencji została dopuszczona do wykonywania sekcji zwłok. Zastępca szefa prokuratury w Staszowie tłumaczył, że w tym szczególnym świątecznym okresie w całym rejonie brakowało lekarza, który mógłby podjąć się oględzin. Z równym niedbalstwem potraktowano również sam autobus, czyli jakże ważny element całej tej sprawy. Niebieski San stał niezabezpieczony przed posterunkiem milicji w Połańcu przez 3 dni, a 10 dni po całej tragedii został przeznaczony do kasacji. Zniszczono go pomimo tego, że właściwie wciąż nadawał się do użytku. Wacław Kalita, który Wigilię spędził u siostry pod Pacanowem, o śmierci dzieci dowiedział się rano pierwszego dnia świąt. Szwagier i brat przywieźli go do Staszowa, aby mógł zidentyfikować ciała w kostnicy. Już kilka dni później odbył się pogrzeb Krysi, Miecia i Stanisława. Trumnę dziewczyny niósł sam król Zrębina, Jan Sojda. Zdzisława Kalita przy wspólnym grobie zabitych przysięgała, że odnajdzie sprawców zbrodni. Kobieta od samego początku była bardzo sceptyczna wobec wersji forsowanej przez milicjantów, lekarza i prokuratora. Nie chciało jej się wierzyć, że wśród tylu osób, które pojechały do Połańca na pasterkę, nikt niczego nie zauważył. Wciąż przychodziła dopytywać o postępy w śledztwie. Prosiła też władze kościelne, żeby zaapelowały z ambony do wiernych o składanie zeznań. Nikt jednak nie kwapił się do rozmowy z milicjantami, a ona sama dostała pocztą anonim takiej treści. Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Tak, zrujnowała was. Cóż wam pozostało? Jak twierdzą, wasze dzieci same podeszły pod PKS, a teraz macie kwaskiem wyparzać mu oczy? Pan Bóg miłosierny, dlatego i wy nie bądźcie niemiłosierni, bądźcie dobrzy. 3 lata później na rozprawie kobieta zeznała. Wysoki sądzie, żaden z prokuratorów w Staszowie nie interesował się tą sprawą. Pisałam skargę do Komitetu Centralnego. Byłam na rozmowie u tego pana prokuratora, który obecnie zeznaje. I pan prokurator mówił mi, pani dzieci nikt nie zwróci. Co pani zależy na tym, czy sprawca odnajdzie się, czy nie? Czy dostanie 2 lata, czy 25 lat? Wydawało się, że nikt nie pomoże rodzinie zamordowanych. Jednak przyzwoitością i uczciwością wykazała się najbiedniejsza rodzina w Zrębinie. Wszystko zaczęło się od tego, że drugiego dnia Bożego Narodzenia rówieśnik tragicznie zmarłego nastolatka, Staś Strzępek, wykrzyczał pod oknami Józefa Adasia: bandyto, zamordowałeś tyle ludzi i mojego kolegę. Chłopak przyznał mamie, że gdy w wigilijną noc z 2 kolegami wracał do domu, widział nie wypadek, ale morderstwo. Za kierownicą niebieskiego Sana, a później w rowie za autobusem dostrzegł właśnie Józefa Adasia. Zaniepokojona głośnymi oskarżeniami, rodzina Sojdów zaczęła Stasia zapraszać do domu i podsuwać dobre jedzenie oraz amerykańskie papierosy. W końcu bogaci gospodarze kazali chłopcu uklęknąć przed obrazem i przysiąc, że w wigilijną noc w Sanie widział nie Józefa Adasia, ale kierowcę niebieskiego autokaru. Wymuszone wyznanie nagrali na taśmę magnetofonową.
Pieniędzmi i prezentami w postaci krowy lub nowych mebli chcieli przekupić też panią Strzępek. Ona mimo trudnej sytuacji finansowej nie przyjęła żadnych podarunków. Kobieta i jej mąż byli przekonani, że prawda o tragedii powinna wyjść na jaw. 16 lutego 1977 roku Stanisław Strzępek złożył zeznania. Dwa dni później Józef Adaś trafił do aresztu jako sprawca śmiertelnego wypadku, a postępowanie przejęła prokuratura wojewódzka. Jan Sojda nie zamierzał pozostawać bezczynny. Groził sąsiadom śmiercią w razie składania obciążających go zeznań, ale równocześnie dawał im pieniądze. Jak zwykle zadbał też o pozory. Zaraz po tym, jak jego szwagier trafił za kratki, razem z rodziną pojechał na Jasną Górę i zamówił mszę za odnalezienie prawdziwego winowajcy. Z wycieczki do Częstochowy przywiózł książeczki do nabożeństwa, różańce, łańcuszki i medaliki. Wizerunki Matki Boskiej razem z pieniędzmi wykorzystywał, żeby nakłonić mieszkańców Zrębina do dalszego milczenia. Jednego wieczora zorganizował spotkanie w mieszkaniu swojego wujka. Zapalił stojące na stole świece, wziął do ręki krzyż i zaczął wymuszać przysięgi. W zamian za lojalność wręczał medaliki i zwitki banknotów. Kiedy Sojda razem z siostrą Heleną odjechali ciągnikiem, sąsiedzi rozmawiali już między sobą, że nikt się do niczego nie przyznaje. Co najdziwniejsze, obciążać winą króla Zrębina nie chciała nawet matka Zdzisławy Kality, czyli babcia zamordowanych. Była wdzięczna krewniakowi za pomoc przy cielącej się krowie i odradzała synowi oskarżania bogatego sąsiada. Argumentowała, że dzieciom życia to nie przywróci. Później sąd w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że jej zachowanie nie mieściło się w kategoriach myślenia normalnego człowieka. Jak miało się okazać, zabiegi Sojdy nie pozostały bez znaczenia, ale nie uchroniły go też przed aresztowaniem. Wiosną 1977 roku mężczyzna trafił za kratki pod zarzutem utrudniania śledztwa i nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań. 26 maja przeprowadzono ekshumację i drugą sekcję zwłok. Tym razem już w renomowanym zakładzie medycyny sądowej Akademii Medycznej w Krakowie. Analiza specjalistów nie pozostawiała złudzeń. Krysia, Miecio i Stanisław zostali bestialsko zamordowani. Cała trójka miała rozległe złamania kończyn i pęknięcia kości czaszki. Wyniki sekcji zwłok jasno wskazywały na to, że śmiertelne obrażenia na ciele ofiar nie mogły powstać wskutek wypadku drogowego. Powstały one od uderzenia jakimś długim, tępym przedmiotem. 16 czerwca 1977 roku prokurator postawił Józefowi Adasiowi i Janowi Sojdzie zarzut zabójstwa. Latem do aresztu trafili też zięciowie Sojdy, Stanisław K. i taksówkarz Jerzy S. oraz ich znajomy Henryk W. W Zrębinie zawrzało. Kobiety z rodziny Sojdów pod nieobecność mężów zaciekle broniły ich honoru i tworzyły kolejne iluzje. Rozpowiadały, że aresztowani lada dzień wrócą do wsi, bo przecież mają najlepszych adwokatów, pieniądze i znajomości. Sąsiedzi, w których oczach król Zrębina miał ciągnik, liczył się jako Bóg i znawca prawa, wierzyli, że Jan i pozostali oskarżeni faktycznie wyjdą na wolność, a potem zemszczą się za zdradę. Brali więc kolejne łapówki i odwoływali lub zmieniali zeznania. Według wyliczeń sądu, król Zrębina ogółem rozdał ponad 400 tysięcy złotych, czyli sumę astronomiczną. Średnie zarobki wynosiły wtedy od 2 do 3 tysięcy złotych. W toku śledztwa przesłuchano aż 232 osoby, z czego jedną 14 razy. 38 świadków odwoływało swoje zeznania, a 18 osób zostało aresztowanych za składanie fałszywych zeznań. Jan Sojda próbował przesyłać żonie grypsy i instruować ją, co powinny zeznawać poszczególne osoby. Fragment jednego z listów brzmiał: niech mamusia w sądzie zmieni zeznania i podtrzyma to, że byłem podczas pasterki w domu, i to koniecznie.
Wśród przesłuchiwanych był tylko jeden mężczyzna, Leszek Brzdękiewicz, który ani razu nie zmienił swojej opowieści i cały czas twierdził, że kalitowe dzieci zostały zamordowane. W okresie Wielkanocy 1978 roku znaleziono go leżącego twarzą w wodzie o głębokości zaledwie kilku centymetrów. Według oficjalnej wersji mężczyzna utopił się po pijaku w bardzo płytkiej rzece Czarnej. Ustalenia operacyjne pozwalały jednak przypuszczać, że w uciszeniu niewygodnego Leszka brali udział dalsi krewni Jana Sojdy. Co więcej, oficer śledczy Henryk Buczek potwierdził, że Sojda sporządził listę osób, które zamierzał zabić. Bezwzględne zabiegi bogatych gospodarzy utrudniały dojście do prawdy. Ale mimo wszystko z pomiędzy kłamstw, zaciśniętych warg i wrogich spojrzeń zaczął się wyłaniać przerażający, absurdalnie podły i brutalny obraz tragicznych wydarzeń. Co zatem naprawdę spotkało ciężarną kobietę, jej męża i nastoletniego brata w wigilijną noc 1976 roku? Prokuratura ustaliła, że w czasie, kiedy Miecio, Krystyna i Stanisław siedzieli już w połanieckim kościele, w niebieskim autobusie trwała libacja alkoholowa. Przewodził jej oczywiście Jan Sojda, który wziął z domu dwie butelki wódki i kiełbasę. Niedługo po rozpoczęciu mszy król Zrębina poprosił Zofię, kuzynkę Krystyny i Miecia, o przekazanie dziewczynie wiadomości. Brzmiała ona następująco. Wracajcie do domu, wasz ojciec robi matce awanturę. Państwo Kalitowie, o czym już wspominaliśmy, byli mocno skłóceni, dlatego zaniepokojona Krysia razem z bratem i mężem od razu opuściła mszę. Przed młodymi było kilka kilometrów drogi w mrozie i wciąż padającym śniegu. Krysia zauważyła jednak niebieski PKS na poboczu ulicy Zrębińskiej. Pomyślała, że autobus za chwilę odjedzie w stronę wsi. Niestety drzwi zagrodził jej Jan Sojda krzycząc: nie wejdziecie, wstydu narobiliście na swoim weselu. Od złodziei wyzywa nas cała wieś. Jaką wędlinę kradła wam moja siostra? Łukaszkowie i Miecio Kalita ruszyli zatem do domu na piechotę. Najbliżej środka jezdni szedł chłopak, w środku Stanisław, a poboczem Krystyna. Kilka minut później król Zrębina zdecydował, że trzeba pojechać do sołtysa po zapasy wódki. Podchmieleni pasażerowie chętnie przystali na pomysł dalszego picia. Zatem w stronę Zrębina pojechała kawalkada trzech pojazdów. Na jej czele znajdował się Fiat 125P prowadzony przez Jerzego S. W samochodzie siedział również Stanisław K. i córki Sojdy. W sanie znajdował się Jan Sojda z żoną, siostra Helena, jej mąż Józef Adaś oraz kilkadziesiąt innych osób. Na końcu jechał pusty, czerwony autosan. Kierowca tego autobusu nie widział żadnego sensu w kursie do Zrębina, ale Sojda zmusił go do udziału w wycieczce. Tragedia rozegrała się jakieś pół kilometra dalej, około 130 metrów za połaniecką piekarnią. Z rozkazu samozwańczego władcy, jego zięć, taksówkarz Jerzy S., celowo potrącił Miecia Kalitę. Chłopak upadł ze złamaną nogą na drogę. Nad rannym od razu pochyliła się siostra z mężem, ale nie mogli mu już pomóc. Zatrzymał się niebieski SAN, z którego wypadł Jan Sojda i Józef Adaś. Mężczyźni odciągnęli Stanisława od chłopca i zaczęli okładać go pięściami. Całą scenę zza szyb autobusu obserwowało kilkadziesiąt osób. Za oprawcami zdążyła wyskoczyć tylko jedna. Był to 25-letni Henryk W. Inni pasażerowie też próbowali wyjść z PKS-u, jednak tylne drzwi zostały zablokowane, a w przednich po chwili stanęli zięciowie Sojdy, Stanisław i Jerzy. Kazali ludziom siedzieć cicho. Zapowiedzieli, że w razie nieposłuszeństwa może ich spotkać podobny los. Nadkomisarz Janusz Ragan, który współprowadził sprawę połaniecką, operacyjnie ustalił, że pasażerom SANA grożono też pistoletem. Jednak nigdy nie udało się tego udowodnić. Stanisław Łukaszek bronił się zaciekle. Niestety był bezsilny, gdy Józef Adaś zaatakował go ciężkim kluczem do kół w kształcie litery S, który wyciągnął z autobusu.
Krystyna zaczęła uciekać w pola, ale z ciążowym brzuchem i zaspami nie miała żadnych szans na wygraną. Jan Sojda i Józef Adaś złapali kobietę już 20 metrów od drogi. Młody mężczyzna najpierw protestował, ale ostatecznie nie zrobił nic. Oświetlał tylko makabryczną scenę latarką. Dziewczyna została pobita i uderzona metalowym narzędziem Sana. Następnie zwyrodnialcy wywlekli Miecia Kalitę na środek drogi. Taksówkarz Jerzy S. wsiadł do swojego Fiata, którego tylne siedzenia cały czas zajmowały córki Sojdy. Król z Rębina nakierował auto zięcia na bezbronne dziecko. W tym czasie dwie osoby zdołały uciec z autobusu, ale Sojda dogonił je, złapał i zagroził śmiercią. Jesteśmy aktualnie około 2 km od kościoła świętego Marcina w Połańcu. Z dostępnych informacji wynika, że to właśnie tutaj doszło do tej tragedii. Jan Sojda razem ze swoimi pomocnikami potrącił, a następnie zamordował Krystynę, będącą w 5. miesiącu ciąży, Miecia i Stanisława. Jeśli rzeczywiście to właśnie tutaj doszło do tej tragedii, to musimy przyznać, że Miecio, Krystyna i Stanisław mieli do domu już naprawdę blisko. Właściwie widzieli pierwsze zabudowania z Rębina. Na potworne sceny patrzyło kilkadziesiąt podróżnych. Kilkadziesiąt osób przeciwko czterem mężczyznom. Nikt nie odważył się przeciwstawić. Nikt nie zareagował również wtedy, kiedy mordercy razem z Henrykiem W. wnieśli ciała do autobusu marki San. Taksówkarz Jerzy S. pojechał do Zrębina po aktówkę teścia. Przed siebie ruszyły też oba PKS-y. Autobusy zatrzymały się 800 metrów dalej, zaraz przed wsią. Pasażerowie niebieskiego pojazdu przeszli do czerwonego autosana. Henryk W. ze szwagrem i zięciami Sojdy zaczęli wyciągać ofiary i inscenizować wypadek. Kiedy ciała umieścili na poboczu, Józef Adaś skierował autobus do rowu. Znajdujemy się kilkanaście metrów przed pierwszymi zabudowaniami z Rębina. Właśnie tutaj, w tym rowie, został pozostawiony autobus. Autobus, pod którym znajdowały się trzy martwe osoby. Wszystko miało wyglądać tak, jakby skradziony wcześniej autobus wjechał w trójkę tych osób, a następnie kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że była to mistyfikacja. Dodatkowo Sojda wymyślił, żeby obnażyć kobietę i upozorować gwałt. Najwyraźniej chciał jak najbardziej upokorzyć ofiarę. Nie patrzył na to, czy napaść seksualna na miejscu wypadku drogowego będzie mieć w oczach śledczych jakikolwiek sens. Jego celem była zemsta i pokazanie władzy szerokiemu gronu publiczności. Obserwatorem makabrycznej sceny był wracający na piechotę do domu Staś Strzępek. To właśnie on krzyczał później pod oknem: bandyto, zamordowałeś tyle ludzi i mojego kolegę. W międzyczasie z teczką teścia wrócił Jerzy S. W środku aktówki znajdował się różaniec, kartka papieru, agrafka i pieniądze. Z pomocą tych przedmiotów w czerwonym autobusie rozegrała się zdumiewająca, rytualna scena, która rozsławiła sprawę połaniecką. Jan Sojda zagroził pasażerom, że mają milczeć na temat tego, co widzieli. W przeciwnym razie spotka ich tragiczny los. Następnie zaczął wypowiadać słowa przysięgi i każda ze zgromadzonych osób musiała te słowa powtórzyć. Później każdy z uczestników, każdy ze świadków zabójstwa musiał ucałować krzyż z różańca. Później każdy z zebranych musiał złożyć krwawy podpis, posługując się własną krwią z naciętego palca. Do wyobraźni mieszkańców Zrębina z pewnością przemawiał krwawy podpis z nakłutego palca. Ale być może jeszcze bardziej przemawiały pieniądze. Sojda rozdał każdemu od 5 do 20 tysięcy złotych, co stanowiło równowartość nawet wielomiesięcznej pensji. Następnie kierowca czerwonym autosanem odwiózł wszystkich do Połańca. Tam trwała jeszcze pasterka, zatem można było zapewnić sobie alibi na tę straszną, mroźną noc. Mordercy i świadkowie brutalnej zbrodni zdążyli jeszcze zaśpiewać niejedną kolędę.
Proces w sprawie zamordowania Krystyny, Miecia i Stanisława rozpoczął się 7 listopada 1978 roku. Rozprawa nie należała do zwyczajnych. Przesłuchano aż 220 świadków. 24 z nich aresztowano za składanie fałszywych zeznań. 78 ukarano grzywną. Wydarzenia pod Połańcem były już wtedy znane w całym kraju, dlatego mnóstwo osób emocjonowało się doniesieniami z sali sądowej, które bywały naprawdę przerażające. To, jaki był to proces? Najlepiej zobrazują nam słowa pewnej kobiety, która tej feralnej nocy była świadkiem tragicznych wydarzeń. Gdy w sądzie zapytano ją, czy nie zainteresowała się leżącą, obnażoną kobietą za autobusem, odpowiedziała: nie, co mi tam. Sąd dociekał jednak. Zapytał, co byłoby w przypadku, gdyby tam leżała krowa. Na co ta kobieta odparła: a, krowa, to co innego. Przesłuchiwany Jan Sojda co chwilę wypowiadał zdanie „nie oświadczam się”, które stało się potem tytułem słynnej książki Wiesława Łuki o zbrodni połanieckiej. Wyjaśnień nie chcieli również udzielać szwagier i zięciowie Zrębińskiego króla. Oskarżony o pomoc w zabójstwie Henryk W. podawał wciąż nowe wersje wydarzeń. Mężczyźni, podobnie jak sprzyjający im świadkowie, utrzymywali, że byli bici przez milicjantów, którzy próbowali wymusić na nich odpowiednie zeznania. Zapierali się, że są niewinni i byli na pasterce lub spędzili wieczór z rodziną. Zięć Sojdy, Jerzy S., pokusił się nawet o opis rzutnika, który miał się zacinać w trakcie pasterki. Nie wziął on jednak pod uwagę, że tej nocy urządzenie nie było w ogóle używane. Adwokatami oskarżonych byli m.in. Jerzy Ostafil, Władysław Siłanowicki i Zbigniew Dyka, późniejszy minister sprawiedliwości. Obrońcy wystąpili do sądu o zgodę na nagrywanie rozpraw na taśmę magnetofonową, co wywołało duże kontrowersje. Sparaliżowani strachem świadkowie bali się zemsty Sojdów, dlatego udzielona zgoda została w końcu wycofana. Do tej pory można za to zobaczyć nagrania z wizji lokalnej, która przyciągnęła niemal 6 tysięcy gapiów, 98 milicjantów i 9 wyszkolonych wilczurów. Eksperyment procesowy rozpoczął się 6 listopada 1979 roku o godzinie 9:45 i trwał do 2:45 w nocy. Pierwszy kto wysiadł z wozu? Już po tym wysiada Adaś i biegnie za tą kobietą, która tam... Czemu on biegł? Z jakimś narzędziem w ręce w kształcie litery S. Panie Witek, słucham. Czy on od razu wziął ten przedmiot z samochodu, czy wrócił się dopiero i... Nie, no. najpierw wybiegł, zobaczył, że ta kobieta tam ucieka i krzyczy, że zabiliście mi męża, zabiliście mi męża. I w tym momencie się wrócił, złapał ten klucz w ręce, to narzędzie i pobiegł za tą kobietą. I Sojda wyskoczył i pobiegł za nim. I tam później krzyki usłyszałem: Sojda, Sojda, puśćcie mnie, co chcecie ode mnie. Skrupulatnie sprawdzono wszystkie możliwości, w tym rozmieszczenie pasażerów w autobusie, czas i odległości. Wszystkie wyniki potwierdzały wersję wydarzeń zakładaną przez prokuratorów. Po ponad rocznym procesie, 10 listopada 1979 roku, Sąd Wojewódzki w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu wydał wyrok. Henryk W., oskarżony o udzielenie pomocy w dokonaniu zabójstwa, otrzymał karę 5 lat pozbawienia wolności i 7 lat pozbawienia praw publicznych. Jan Sojda, Józef Adaś i zięciowie Sojdy, Jerzy S. i Stanisław K. zostali skazani na karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych na zawsze. Sąd podkreślił, że struktura osobowości Jana Sojdy ujawnia odchylenia w sferze charakteru i niedostatki w uczuciowości wyższej. Przebadany przez psychiatrów mężczyzna cechował się silnymi skłonnościami przywódczymi. Był wybuchowy, skory do zadrażnień i miał problemy w opanowaniu się. W uzasadnieniu wyroku znalazł się też fragment poświęcony mieszkańcom Zrębina, a konkretnie ich, daleko posuniętemu alkoholizmowi, niskiemu poziomowi rozwoju etycznego i intelektualnego.
Można też trafić na informację, że 52-letni Jan Sojda, wychodząc z sali po usłyszeniu wyroku, krzyczał: "Ludzie, zostańcie z Bogiem, odchodzimy i nie wiemy, kiedy wrócimy". Obrońcy skazanych próbowali uchronić swoich klientów przed szubienicą. Sprawa Połaniecka dotarła do Sądu Najwyższego, który na początku lutego 1982 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego. Rada Państwa skorzystała jednak z prawa łaski wobec Jerzego S. i Stanisława K., skazując ich ostatecznie na 25 i 15 lat pozbawienia wolności. Jan Sojda i Józef Adaś zostali powieszeni 23 listopada 1982 roku. Egzekucję wykonano w krakowskim areszcie śledczym przy ulicy Montelupich. Mordercy do samego końca utrzymywali, że są niewinni. Jerzy S. z 25 lat spędził w więzieniu tylko 14,5, po czym został warunkowo zwolniony. Stanisław K. przesiedział za kratami tylko 11,5 roku. W 1991 roku adwokat Zbigniew Dyka został ministrem sprawiedliwości. Nie chciał mieć na koncie sprawy, w której nie udało mu się uchronić klientów od śmierci. Dlatego w sprawie Połanieckiej złożył rewizję nadzwyczajną. Jego działania wywołały wiele kontrowersji. Dyka oburzył opinię publiczną określeniem wyroku mianem mordu sądowego i porównywaniem głośnego procesu do sprawy generała Fieldorfa Nila. Sąd oczywiście oddalił rewizję jako bezzasadną. Mimo upływu lat zbrodnia Połaniecka nie została zapomniana. Złowrogi spektakl zrealizowany przez króla Zrębina nieustannie porusza na równi ze zmową milczenia kilkudziesięciu świadków morderstwa. W 1988 roku tragiczne wydarzenia spod Połańca przedstawiono w filmie Zmowa. O makabrycznej nocy powstało mnóstwo publikacji, w tym najważniejsza, czyli zbiór reportaży Wiesława Łuki zatytułowany Nie oświadczam się. Ta książka to prawdziwe studium zła, które przybliża też realia epoki i hermetyczny charakter wiejskiego środowiska. Trudno uwierzyć, że potrójne morderstwo było tylko odwetem za obrazę siostry, która ukradła kiełbasę. Jan Sojda latami pielęgnował nienawiść wobec Jana Roya. Wymordowanie jego wnucząt ostatecznie zniszczyło ród odwiecznego konkurenta i stanowiło potwierdzenie prawa do przewodzenia mieszkańcom wsi. Pasażerowie autobusu byli publicznością, której należało pokazać, z jakimi konsekwencjami może się wiązać nieposłuszeństwo. Król Zrębina, kilkadziesiąt lat wcześniej aresztowany i upokorzony na oczach sąsiadów, zapragnął władzy absolutnej. Jego buta, poczucie bezkarności i własnej wyjątkowości zaprowadziły go jednak na szubienicę. I tak na koniec. Po wizycie w Połańcu i Zrębinie zrozumiałem, jaką tragedią było to morderstwo. Odległość między domem ofiar a domem oprawców wynosi zaledwie kilkaset metrów. Zrębin to mała wieś, typowa ulicówka. Tak naprawdę nawet zdjęcia z Google Maps nie oddają do końca, jak niewielki jest to obszar. Pani Zdzisława, mama zamordowanego Miecia i Krystyny, zmarła całkiem niedawno. Ponad 40 lat po wydarzeniach, które znane są dzisiaj jako zbrodnia połaniecka. Kobieta jadąc na zakupy albo w drodze do kościoła mijała cały czas miejsce, gdzie zamordowano jej ukochane dzieci. Mijała też rów, gdzie próbowano upozorować wypadek. To, z jakim nieopisanym bólem zmagała się pani Zdzisława, nie mieści się w głowie. To, przez co przeszła, z jaką godnością znosiła ten dramat, zasługuje na gigantyczny szacunek. Jeśli zainteresował Was ten materiał, pamiętajcie proszę o subskrypcji. Wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych filmów na kanale. Zapraszam Was również do grupy dyskusyjnej na Facebooku o nazwie Opowiadacze Historii.
Tam publikowane są dodatkowe materiały na temat poruszanych spraw.